Płetwonurkowie wspinają się na szczyt klatki, żeby lepiej widzieć. Mały rekin za tobą, odwróć się. Brandon zamierza sfilmować blizny lub inne charakterystyczne znaki na ciałach żarłaczy. Uważaj, znów podpływa. Miej go na oku. Ten ma około 5 metrów, może nawet więcej. Pod nami widać 3 osobniki. To wyłącznie samice. Wciąż ze sobą rywalizują. Płyną w kierunku klatki. Ważą przynajmniej po 2 tony. Każda z nich może być drapieżnikiem, którego szukamy. Z tym rekinem nie ma żartów. Jest nowy w grupie. Chyba kolejna samica. Zbliża się do klatki, schowaj się. Nagle ryby rozpraszają się. Uciekają w głębiny. Pojawia się jeszcze większy osobnik. To znów Lucy. Jest ogromna. Terroryzuje pozostałe rekiny? Ustępują jej z drogi. Czy Lucy jest zabójczynią Surf Beach? Na lewym boku widać stare blizny. Rany mogły powstać w czasie kopulacji. Wpłynęła pomiędzy klatki. Samica zaspokoiła ciekawość i oddala się.